Dzień dobry, Krzysztof Chomicz, 13 dzień kwietnia, chociaż za oknem pogoda nie za bardzo kwietniowa. Dzisiaj no, moim i Państwa gościem w programie Kontrast Plus będzie niezależny radny Rady Miejskiej w Radomiu, pan Kazimierz Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zgodnie z takim przysłowiem, kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata. I to się sprawdza, dokładnie, niestety. Niestety. Panie radny, zaczniemy sobie od tematu spółki miejskiej rewitalizacja. Udało się odzyskać już niemal 1 000 000 zł. No, Urząd to miejski, super. Urząd Miejski liczy na to, że się uda odzyskać nawet całą kwotę, dzięki tym szybkim działaniom prokuratury i policji, no ale mleko się rozlało, prezes został odwołany, no i na jego miejsce powołany pan Robert Ludkowski. Czy pan, pan uważa, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu? Naprawdę, nie chcę się wypowiadać na temat tej osoby, bo ją osobiście nie znam. Po prostu wiem, że był szefem spółki ZUK-u, tak zwany Zakład Usług Komunalnych, spółki miejskiej, która zajmowała się między innymi utrzymaniem czystości na terenie miasta Radomia. Oczywiście nie w całości, tylko w części oczywiście tego miasta. Nie potrafię nic więcej powiedzieć na temat tej osoby, ale jeżeli pan prezydent zaufał tej osobie, no to musiał mieć wiedzę na temat tej osoby. Potrafi ją ocenić i uzna po prostu, że będzie ta osoba odpowiednią osobą na stanowisku prezesa spółki rewitalizacja. Chociaż działalność akurat ZUK-u i rewitalizacji, no może nie są zbieżne, ale możliwe, że ten pan miał wcześniej doświadczenie albo jakąś styczność z odbudową starych obiektów mieszkalno-usługowych. Także tutaj pozwoli pan, ale swojej jak gdyby opinii nie będę wystawiał, bo nie znam osoby, a nie chciałbym no, albo urazić, albo przechwalić, że tak powiem. Ale ufa pan rekomendacji pana prezydenta? No mam taką nadzieję. Prezydent bierze odpowiedzialność za tą osobę, w związku z tym chyba wiedział, kogo powołuje na to stanowisko. Przejdźmy sobie zatem do kolejnego tematu. W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki. Tutaj kilka wniosków było omawianych. Proszę powiedzieć, jak to właśnie wyglądało? Nie, akurat wyjątkowo zgodna Komisja Gospodarki, dlatego że wnioski w jednym przypadku dotyczyły ustanowienia służebności na rzecz PGE, czyli Polskiej Grupy Energetycznych na działkach, które są własnością gminy miasta Radomia. I oczywiście to nie budzi wątpliwości, dlatego że te kable są położone. Te kable oczywiście doprowadzają energię elektryczną do obiektów w danym rejonie i tu nie było wątpliwości. Natomiast drugi wniosek dotyczył sprawy dwóch działek na powiększenie tak zwanego Parku Gołębiów, czy Gołębiów 2. Bardzo zasadny wniosek. Ja myślę, że nadeszła kolej na to, żeby ten park został rozbudowywany, powiększany. Oczywiście na przeszkodzie takiej inwestycji stoją sprawy własnościowe. Okazuje się, że jest szereg tam kilkunastu działek, które stanowią własność osób fizycznych i oczywiście te działki powolutku musimy wykupywać. I ten wniosek właśnie dotyczył wykupienia takich dwóch działek. Kwoty, które były podane, były bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykup przez gminę miasta Radomia. Także nie budziło wątpliwości. Szybka komisja, praktycznie w 100% chyba, czy przy jednym wstrzymującym w przypadku jednej uchwały wszystkie te decyzje przez Komisję Gospodarki zostały podjęte. Powiedział pan, panie radny, o dwóch działkach. Taką decyzję o wykupie podjęliście. Ile tam jeszcze będzie działek do wykupu i kiedy to się może zakończyć, ten proces? To znaczy nie, ten proces to jeszcze potrwa, dlatego że te działki to są nieduże, tam 300 metrów kwadratowych, także to niewielki areał. Natomiast tam mamy działki, które mają no, rzędu i pół hektara, czyli 5000 metrów. Tam jedna jeszcze należąca do przedsiębiorstwa, to jest, podejrzewam, gdzieś około 2 hektarów. No i szereg takich małych działek, gdzie w niektórych przypadkach jest po kilku współwłaścicieli bądź spadkobierców. Także trochę ten proces potrwa, ale już kupując po kolei pewne działki, można etapować to zadanie, czyli rozbudowę Parku Gołębiów 2. I zgodnie z tym, co mamy zapisane w budżecie miasta Radomia na obecny rok, przygotowywać dokumentację techniczną. Natomiast w przyszłym roku można wstawić zadanie do realizacji, które oczywiście też, jeżeli nie będą wszystkie grunty wykupione, to podzielić na zadania i realizować zadaniami. Każde z zadań przybliża nas do określonego celu powstania Parku Gołębiów 2, które będzie służyło mieszkańcom osiedla i Gołębiów 1, Gołębiów 2, osiedla akademickiego i 15-lecia, dlatego że ten park jest zlokalizowany pomiędzy tymi terenami. Bardzo oczekiwana inwestycja, bardzo potrzebna, szczególnie w obecnych czasach, nawet tej pandemii, żeby mieszkańcy mieli gdzie wyjść, przespacerować się spokojnie.
czekam z utęsknieniem i ze swojej strony dokładam, mówię, jako radnego dokładam wszelkich starań, żeby pomóc w realizacji tej inwestycji i ze strony spółdzielni mieszkaniowej, którą reprezentuję, też staramy się włączyć w realizację tego przedsięwzięcia i pomóc po prostu miastu przy jego przygotowaniu, a może niewykluczone, że później przy realizacji. No jasne, i tak jak pan powiedział, krok po kroku do celu. Dokładnie, tak jest, bo jakbyśmy mieli odkładać to na kolejne lata, aż tam wszystko wykupimy, to by się okazało, że to kolejne lata upłyną, a tak może się okazać, że małymi kroczkami przybliżymy ten efekt końcowy. Co z wnioskiem, o którym mówił radny Robert Fischer u nas w studiu w piątek, odnośnie wykupu działek na budowę drogi łączącej ulicę Energetyków z ulicą Mieszka Pierwszego? Czy taki wniosek też opiniowaliście tak, państwo? Tak, był taki wniosek, a to była w miarę prosta sprawa, bo to było skorzystanie z prawa pierwokupu przez gminę miasta Radomia, dlatego że teren był w tak zwanym wieczystym użytkowaniu i w takim przypadku gminie przysługuje prawo pierwokupu i ta decyzja dotyczyła właśnie skorzystania z tego prawa pierwokupu, ponieważ ta działka może być w przyszłości wykorzystana pod drogę łączącą, tak jak pan wymienił, ulicę Energetyków z ulicą Kozienicką. Także temat też, prosty temat i tu już nie budził żadnych wątpliwości, była stuprocentowa zgodność, że z tego musimy skorzystać, bo jeżeli nie, to musielibyśmy za kilka lat prawdopodobnie wykupować lub szukać formy wywłaszczania. Lepiej tego uniknąć i od razu uregulować tą sprawę. Cena też była bardzo atrakcyjna, w związku z tym nie budziło wątpliwości. Panie radny, tutaj powiedział pan, że było dosyć jednomyślnie, a jeżeli przywołując już postać pana radnego Roberta Fischera, przejdźmy sobie do sprawy przetargu na Wólce Krwateckiej, wspólnego przetargu miasta i spółki Rewitalizacja. Tutaj pan radny zarzucał Urzędowi Miejskiemu, że opieszale czy nie do końca starannie przygotowuje dokumentację na przetargi, no i przez to te przetargi się opóźniają, bo trzeba te dokumentacje uzupełniać. Czy pan podziela to zdanie radnego Roberta Fischera? Jeżeli to w jakimś bardzo małym procencie, dlatego że tu nie ma opieszałości, bo to na wniosek urzędu komisja rozpatruje te wnioski. W związku z tym w momencie, kiedy komisja je otrzymuje, to komisja wtedy rozpatruje. Natomiast czego innego dotyczył problem? Po prostu na pierwszej komisji, na którym postawiono sprawę sprzedaży tych działek, były tylko pokazane działki, które należą do gminy miasta Radomia. Natomiast i te działki były tak porozrzucane po całym terenie. Natomiast w trakcie dyskusji wyszło, że właścicielami tych sąsiednich działek jest spółka Rewitalizacja. Oczywiście to był wkład kiedyś gminy do spółki Rewitalizacja, jako aport tak zwany. I zależało nam na tym, żeby pokazać, czy po połączeniu działek miasta i Rewitalizacji to będzie duży teren, czy to będzie nadal taki poszczępiony na działeczki ten teren. No i dlatego nie rozpatrzyliśmy wtedy na pierwszej komisji, na kolejną komisję stosowny wydział Urzędu Miejskiego dostarczył nam również wykaz tych działek, które należały do spółki Rewitalizacji i wtedy było oczywiste, widać, że ten teren jest dużym obszarem, stanowi pewnego rodzaju całość i naprawdę może być przez inwestorów wykorzystaną na realizację jakichś dużych przedsięwzięć gospodarczych. No i wtedy praktycznie już nie było wątpliwości. W związku z tym dla mnie to jest normalna praca. Po prostu coś było nieskompletowane, przełożyliśmy na następne posiedzenie komisji. Od tego komisja jest, żeby rozpatrywać wnioski. Urząd Miejski uzupełnił ten materiał i mogliśmy spokojnie i też, jak pamiętam, to chyba też przy 100% zgodności była podjęta ta decyzja odnośnie zbycia tych działek. W tej chwili to tylko szukać dobrych inwestorów, którzy by się pojawili na ten terenie, no i zainwestowali, bo jest to naprawdę duży teren i w dobrym miejscu. Czyli tak jak pan powiedział, panie radny, tutaj pana zastrzeżeń akurat nie było, ale jeśli chodzi o zastrzeżenia, to pojawiły się takie co do głosowania na Komisji Gospodarki na początku roku. Tutaj głosowanie dotyczyło tak zwanych czynówek. O co tam chodziło? Dokładnie, tak w skrócie mówiąc, tu poruszył pan bardzo trudny temat, bo no, szkoda, że tu nie ma przewodniczącego pana Fischera, dlatego że w moim odczuciu radni PiS, ale na jego wniosek, bo to on składa ten wniosek, ja mam protokół z tego posiedzenia, przewrócili zaproponowane plan realizacji tak zwanych czynówek dotyczących dróg gminnych i dróg wewnętrznych, bo to są dwa odrębne plany. Przewrócili i przegłosowali niezgodnie z przepisami regulaminu, który był zatwierdzony wiele, wiele lat wcześniej przez Radę Miejską w Radomiu.
ten regulamin precyzował po prostu, jakie zadania powinny brać, brane być pod uwagę. Czyli w pierwszej kolejności tezę zadania, które już oczekują dłuższy okres czasu na realizację, i druga, tam gdzie wkład mieszkaniowy jest, przepraszam, zboczenie zawodowe, wkład mieszkaniowy, gdzie wkład mieszkańców na realizację jest tego zadania większy, i tam jest trzeci jeszcze dodatkowy punkt, gdzie komisja ma stwierdzić jak gdyby ważność realizacji tych kolejności przedsięwzięć. No i Urząd Miejski zaproponował oczywiście w imieniu prezydenta. Też miałem zastrzeżenie do jednego z tych zadań, oczywiście, bo w moim odczuciu ten wkład zaproponowany przez mieszkańców nie wyczerpywał tego wymogu z uchwały Rady Miejskiej, ale pozostałe zadania w tej kolejności mogły być realizowane. Co się okazało wtedy? Na wniosek radnego Fischera, jako przewodniczącego, ale również radnego, miał prawo tak i zgłosić, przewrócono. Po prostu zmieniono kolejność, wstawiono do realizacji zadania, które oczekiwały bardzo krótko. Ten wkład u nich, wkład finansowy był nie większy od tych, które były proponowane w kolejności od prezydenta, a które dłużej czekały, a już kuriozum w tym wszystkim było, wprowadzono zadanie, które nie miało ważnego pozwolenia nawet na budowę. No, chory temat, są zadania, które czekają już po kilka lat i z roku na rok są przesuwane, a tu wprowadza się zadanie, które po prostu nawet nie ma pozwolenia na budowę. No to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w czyim interesie działają ci radni? Po prostu dlatego, żeby komuś załatwić jakiś temat, czy stosują się do ściśle określonych reguł, które wiele lat temu były przygotowane? Musimy mieć jakiś kręgosłup, po prostu działajmy zgodnie z prawem i miejmy jakiś honor, a nie na zasadzie takiej, że mam większości w komisji, to stawię sobie dowolną kolejność i będę realizował. No, trzeba mieć i honor, i kręgosłup, ale pewną odpowiedzialność i szacunek dla mieszkańców, a szczególnie tych, którzy już dawno wyłożyli pieniądze na dokumentację techniczną i czekają na realizację tych przedsięwzięć. Panie radny, to... Także na mnie to jest, podpada przewodniczącego, dlatego jakby pan obserwował ostatnią sesję Rady Miejskiej, ponieważ w trakcie sesji do przewodniczącego Fischera zgłosiła się pani z ulicy Paciaka bodajże, no i on próbował radnych wprowadzać w błąd, że to nie jego wina, to głosowanie było przecież na jego wniosek, gdzie ulica Paciaka została odsunięta z możliwości realizacji w tym roku. Także ten temat był dość burzliwie dyskutowany. Ja powiedziałem, że dla mnie to tutaj plama przewodniczącego jest tak duża, że powinien honorowo zrezygnować z przewodniczenia tej komisji, bo uważam, że no, złamano przepisy prawa. Ja nie wiem, czy ten temat już będzie zaniechany. Ja nie wiem, czy nie złożę wniosek o wstrzymanie realizacji tych zadań przez Radę Miejską do czasu ponownego rozpatrzenia, bo naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, no, miejmy szacunek dla mieszkańców i miejmy powagę swojej instytucji, że nie załatwiamy jakichś interesów, tylko po prostu działamy w ściśle określonych przepisach prawa, które jako Rada czy nasi wcześniejsi radni uchwalili. Panie radny, dopytam tylko, to chodziło o głosowanie w sprawie czynówek, które mają być realizowane w przyszłym roku, tak? W tym roku, już w tym roku. Także to było posiedzenie komisji z końca bodajże miesiąca stycznia, początku lutego. To zawsze jest zatwierdzane na dany rok przedsięwzięcia, które wchodzą do realizacji. O tyle to w tym momencie może być podejmowane, bo tam już są dokumentacje przygotowane i pozwolenie na budowę są już gotowe. W związku z tym po komisji można ogłaszać przetargi na ich realizację. A nie są to przedsięwzięcia jakieś bardzo kosztowne, bo są to rzędu kilkuset tysięcy, najwyżej złotych. Jasne. I na tej samej sesji, ostatniej właśnie, dyrektor MZDiK przedstawiał listę tych zadań, dokładnie, które będą realizowane. Tak, czy te zadania, które komisja wtedy przegłosowała, tak, będą realizowane? No, dyrektor nie ma innego wyboru. Po prostu komisja przegłosowała takie i rozpoczyna realizację, ale to wiadomo, że nie od razu wszystkie. W związku z tym w moim odczuciu możemy jeszcze wrócić i próbować naprawić ten błąd, który był popełniony wtedy. Zobaczymy w takim razie, panie radny, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Mm-hmm. Jeszcze na koniec zadam panu pytanie, które ostatnio także zadałem panu radnemu Fischerowi. Czy w przypadku, gdyby budowa Radomskiego Centrum Sportu musiała pochłonąć kolejne koszty i kiedy Rada Miejska musiałaby za tym głosować, mm-hmm, czy pan zagłosowałby za przyznaniem takich środków? Panie redaktorze, nie mamy wyboru.
zadanie jest zrealizowane w 90 kilku procentach i musimy dołożyć wszelkich starań, czyli i finansowych, i jakichś takich decyzyjnych, organizacyjnych, żeby to przedsięwzięcie zakończyć. Naszemu miastu potrzebna jest ta hala. Miasto o takiej wielkości potrzebuje tak dużej hali, a ja jeszcze ze swojego doświadczenia, bo realizuję inwestycje od 30 kilku lat, po prostu wiem, jak zmieniają się ceny materiałów, a szczególnie w ostatnim okresie czasu. Inflacja jest ogromna. Jest, w związku z tym łatwiej mi jest to zrozumieć, że nawet jeżeli trzeba będzie parę złotych dołożyć do tego, to musimy dołożyć, dlatego że ceny materiałów rosną w zastraszającym tempie. Chociażby powiem panu taki, jeden z materiałów takich prostych, do termomodernizacji budynków robimy tak dużo, docieplenia budynków, prawda? No i styropian w ostatnim okresie czasu, w ostatnich 2 miesiącach około 100-110% cena wzrosła, czyli drugie tyle wzrosła cena. W ciągu dwóch miesięcy. Cena stali ponad 40% w niektórych gatunkach stali, które wykorzystujemy w budownictwie mieszkaniowym. Wzrost cen jest, no, że tak powiem, lawinowy. Może w innych produktach typu spożywczych, no, na tym się nie znam, trochę mniej, ale w tych, które są związane z budownictwem mieszkaniowym, wzrost cen jest naprawdę bardzo wysoki. Przykro, zresztą widać to po wzroście cen mieszkań. Sami jako spółdzielnia jeszcze półtora roku temu, rok temu oddawaliśmy mieszkania po 4200, w tej chwili ceny mamy 5500, a wiem, że deweloperzy już mają powyżej 6000. Z czegoś to się bierze. Na pewno tam jakiś zysk mają przewidziany, ale to nie wynika tylko z tytułu zysku, ale również z tego, jak rosną ceny materiałów, zresztą i usług budowlanych. Także szeroki temat. Moglibyśmy na ten temat dużo dyskutować. Wiedzę mam, myślę, że sporą, ale podejrzewam, że panu czasu zabraknie na ten temat. Możemy jakieś spotkanie poświęcić budownictwu mieszkaniowemu. Panie radny, może następne, ale ja tu jeszcze tylko dopytam właśnie w kontekście RCS-u, bo pan powiedział o hali, a może bardziej chodziło mi o stadion, bo tu na hali już kończą się odbiory. Zresztą to widać. No z tego, co dobrze pamiętam, to termin zakończenia stadionu jest na przyszły rok. Tutaj ja dość spokojnie podchodzę do tego, dlatego że mamy nie tak dawno wybudowany kompleks sportowy na ulicy Nartowicza z nowym boiskiem i z trybunami. W związku z tym tak naprawdę te dwa zespoły piłkarskie tej wyższej klasy mają gdzie rozgrywać mecze i tutaj w tym względzie jakiejś tragedii bym nie robił. Na ile będą te możliwości finansowe, uważam, że spokojnie ten rok i przyszły poświęcić na dokończeniu stadionu. I będzie satysfakcja. Bardziej boję się tego, kiedy z tych obiektów będziemy mogli skorzystać, no bo załóżmy tą halę oddamy do użytku, natomiast w dobie tych zaostrzonych przepisów dotyczących COVID-u, no nie bardzo będzie można organizować tam imprezy jakieś większe, no ale niech ona już będzie, niech stoi i czeka na te czasy, kiedy będzie można z niej skorzystać. Podobnie jest ze stadionami, tak jak dobrze pan wie, mecze się odbywają, ale bez kibiców. Cudotwórcą nie jestem, przepowiedni też nie potrafię tutaj żadnych stawiać, kiedy się to skończy, ta obecna pandemia i kiedy będzie wszystko normalnie funkcjonowało, nie wiem, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Oby jak najszybciej skończyła się pandemia, no i oby jak najszybciej skończyła się budowa Radomskiego Oczywiście Centrum Sportu. Inwestycje. No na pewno będą kolejne pomysły, bo uważam, że mamy zalew na Borkach, mamy spore tereny w tym terenie i dobrze by się przydał jakiś właśnie taki teren, może nie czysto sportowy, ale taki rekreacyjnowy, poczynkowy, kolejna jakaś inwestycja większa w mieście Radomiu w zakresie właśnie tego wypoczynku i organizacji imprez dla mieszkańców. Jak widzimy, o tym radni już myślą, no i te tematy także będziemy poruszać w kolejnych odcinkach Kontrastu Plus, a dziś moim i państwa gościem był radny niezależny Kazimierz Woźniak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jutrzejszy odcinek Kontrastu Plus.